dzisiaj jesteśmy w Cieszynie i pytamy mieszkańców, ale też turystów, czego brakuje w tym mieście. W zimie czystego powietrza. A w lecie? A w lecie zieleni. Nie wiem, może większej opieki miasta nad sportem, nad stadionem, żeby on jakoś wyglądał. No jestem tutaj raz w roku i wydaje mi się, że jest pięknie. Jak raz w roku, jak jesteś parę razy? No czasem. Przyjechaliśmy właśnie na kanapki, które są słynne, aż z Czechowic Dziedzic. Wie pan co, wydaje mi się, ja jestem przyjezdny, nie jestem z Cieszyna, ale jestem co drugi weekend powiedzmy tutaj. I chcemy sobie spędzić przyjemny wieczór z żoną, małżonką. I wieczorem wydaje nam się, że lokale, kawiarnie, restauracje są zbyt wcześnie zamykane. Ty, chyba niczego. Nie sądzę, że niczego nie ma. Niczego. Ty się nie pięknie. Hezky, chodzimy tutaj na procházky z dziećmi. Życia. Zdecydowanie życia brakuje. Ja myślę, że tu jest bardzo dużo wspaniałych rzeczy, jak zabytkowych, tak dużo kawiarni dla dzieci, sympatyczny klimat, no, wydaje mi się. No, jest tu bardzo mało ludzi, szczególnie turystów. Ustroń żyje pełnią życia, no nie obrażajmy nikogo, ale jak się wyjedzie do Ustronia, to jest po prostu tętni życiem. No ale w Cieszynie tego niestety nie ma. Nie wiem, czyje to winy są, czy kogo to jest, bo to jest... Nie wiem, czegoś tu brakuje. No, kiedyś tu tak było, jak przed laty, to tu żyło życiem. O godzinie, jak się 22 wyszło, to nie było gdzie usiąść. A teraz jest trochę tak, no, słabo. Oczywiście dostępu do cieszyńskich podziemi. Ogromna atrakcja turystyczna, ogromny potencjał. Nikt nic z tego nie robi, ja tego nie rozumiem. I w szczególności oświetlenia, ponieważ wymienili na światła LED, a w ogóle to nie świeci w nocy. Trochę dla mnie to jest niezrozumiałe, no ale cóż. Nie wiem, czego brakuje. Po prostu nie brakuje niczego. Niczego nie brakuje, jest wszystko ok. Myślę, że jeszcze więcej zieleni, więcej kwiatów, takich miejsc, gdzie można wypocząć. Ojejku. Ciężkie pytanie, nie wiem. Wydaje się, że Cieszyn się ostatnio bardzo rozwija i taki drugi renesans spożywa. Nie wiem dokładnie, czego brakuje, nie potrafię odpowiedzieć. Myślę, że mogłyby być lokale gastronomiczne duże i czynne. Kiedyś przyjechaliśmy specjalnie tutaj na koncert. Niestety okazało się, że wszystko o 18 jest już pozamykane. Wszystko. Dzisiaj patrzę na te ulice, te kostki. Nie wiem, czy wszystko jest, czy wszystko. W polskim jest super, w czeskim jest gorzej. Tak? Tak. Tam. A czego brakuje w czeskim? W czeskim tam jest dużo bezdomowców tylko. Paskudy robią niedobrze. Tu lepszej. De facto nie brakuje niczego, ale jest taki jeden problem, że ten chodnik robią 5 lat spadki z powrotem. Kto daje na to pieniądze? Ludzi. Ludzi brakuje? Ja, bo powyjeżdżali. Atrakcji. A jakich atrakcji? Różnych, nie wiem. Uważam, że więcej życia. Brakuje, tak, brakuje takiego wow w Cieszynie. Młodzieży jest dużo, młodzież ucieka poza Cieszyn, że tak powiem, szuka innych miast, innej pracy i tak dalej, bo myślę, że to powodu takie umierające miasto troszeczkę. Nie wiem, czy się społeczeństwo zmieniło, czy się po prostu świat zmienił, czy po prostu jest tak drogo, że ludzie już nie wychodzą, no ale mi się zdaje, że to nie jest taki powód. No bo w Cieszynie, co? Cieszyn ładne miasto, duże miasto. Mamy Wzgórze Zamkowe, mamy Rynek Głęboką, Śródmieście całe, no ale co z tego, no to nadal nie przyciąga te tłumy, co powinno przyciągać, nie? Tu się powinni ludzie po prostu bić o wolne jakieś miejsce, no, a tak tego tutaj nie ma. A w Ustroniu, tak jak byłem ostatnio, no to powiem panu szczerze, że tam tłumy po prostu w niedzielę o godzinie 18 po prostu nie dało się przejść. I w parkach, i tam, to nie jest powiedziane, że Ustroń to jakieś turystyczne miasto, no bo Cieszyn też powinien być turystyczny. Dobra, oni mają góry, mają piramidy, a mamy co? Mamy Wzgórze Zamkowe, czeski Cieszyn. No nie oszukujmy się, my też coś mamy. No ale tutaj ludzi nie ma. Odpowiedzi były różne, a wy jak uważacie? Czego brakuje w Cieszynie? Zostawcie komentarz.